Siemano! To, co tutaj widzicie, to jest Gutfire Rise of Prometheus. Gra jest typowym slasherem. I w pierwszej kolejności chcę wam pokazać jakby bohatera, że możemy go upgrade'ować. Mamy do upgrade'owania właśnie jego statystyki, perki jakieś, czy jakieś takie dodatkowe umiejętności. Mam tak, po prawej stronie możemy upgrade'ować jego na przykład siłę, armor, bądź jakieś emblemy są. Co tu jeszcze mamy? Mamy takie mini misje, które pozwalają nam zdobywać właśnie cash. Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze... Aha, czyli to jest... Dobra. No, dobra. No to tak, poruszamy się także tutaj, po lewej stronie mamy gałkę. Tak się poruszamy. O, tutaj coś jest. Możemy zbierać widocznie itemy. Coś dla armora. A i możemy to equipnąć. Właśnie w rodzaju perków, tak? Tak, właśnie jako perki. Wracamy. Gramy dalej. Gra trochę... Gra. Sama postać trochę sztywno chodzi, ogółem jest ok. A tu mamy zagadkę. Czy jak widzimy w grze? Ojeju. A czy to... Którą to mańkę? To od razu mi się pokaże, czy nie? Aha, no to chyba sutek, to będzie na górze. To mi każe przesunąć? Ale wydawało mi się, że to jest dobrze. Część chorągwi. Kurczę, z czym to tu pasuje? To będzie jakoś góra. I największy problem mam... O, jest. I takim sposobem mamy otwarte przejście. Jop. I coś tu mamy, przeciwników. I pokażę wam jeszcze, jak mniej więcej walka wygląda. Tu mamy jakąś moc. A tak, czyli tutaj na mocy się skończy. Tak, tak, o nie, jeszcze. Sama walka, silne uderzenia, obronę mamy. Ataki lekkie, ciężkie. O. Ja mam to utrudnienie, że muszę klikać, że gdybym grał rzeczywiście na tablecie bądź w smartfonie, by było mi znacznie prościej. Nawet sama gra by się wydawała chyba bardziej dynamiczna, bo tak to niestety muszę wszystko pojedynczo naklikać. I nie mam aż takiej możliwości. Dobra. No i właśnie tak prezentuje się gra Gutfire Rise of Prometheus. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapkujcie. Cześć!